Dzień dobry panie europoseł, Sławomir Zięba, Telewizja Dami Region z tej strony. Witam panią serdecznie. Dzień dobry, witam państwa, witam telewidzów Telewizji Dami. Pani poseł, wchodzimy w okres świąteczny, więc siłą rzeczy ten czas powinien być czasem uspokojenia, ale jednak w tym momencie dzieją się niezwykle ważne rzeczy w Europarlamencie. Jesteśmy po głosowaniach, chodzi o traktaty, chodzi o zmianę fundamentu Unii Europejskiej. Tak, właściwie kilkanaście godzin temu zakończyło się głosowanie w Parlamencie Europejskim, a więc jakby przyjęcie kolejnego etapu i przyspieszenie zmian w traktatach. Rezolucja przeszła nieznaczną ilością głosów, bo przecież wiemy, że przy tej ilości europosłów to nie jest jakaś porażająca większość, ale jednak przeszła bardzo groźna rezolucja dotycząca zmian w traktatach, która teraz zostanie przekazana na posiedzenie Rady Europejskiej. A wiemy, że w tym przypadku to składa się na 27 przywódców, którzy będą się na ten temat wypowiadać. I ci przywódcy mają prawo te zmiany zawetować, mają prawo się na te zmiany nie zgodzić. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Wiemy, jakie Unia, często instytucjonalna Unia, stosowała szantaże. Przecież ostatnio byliśmy, szantaż, jaki był wobec Polski, bezprawny zupełnie, był faktem, ale przecież wiemy, że taki sam szantaż będzie można wykonać w stosunku na przykład do innych przywódców, do pani Giorgi Meloni, która w tej chwili dzielnie sobie radzi we Włoszech, ale dlatego, że jest konserwatystką, dlatego, że być może nie będzie chciała się na to zgodzić, a mając wewnętrznie sytuację bardzo trudną z powodu niekontrolowanej migracji. Nie daj Panie Boże, może ulec temu szantażowi, czy też Viktor Orban, czy też polski premier. Mam nadzieję, że każdoczesny polski premier, właściwie musimy to absolutnie wymusić na polskim premierze, jeśli byłby to kto inny niż premier Zjednoczonej Prawicy, bo Zjednoczona Prawica to jest oczywiste, że ten traktat zawetuje. I potem będzie konwent. Konwent, jeśli wszyscy się na to oczywiście zgodzą, a potem parlamenty krajowe będą musiały, w zależności od oczywiście porządków prawnych, albo przyjmować w drodze ratyfikacji ustawą, albo w niektórych krajach odbywają się referenda w sprawach zmian, muszą się odbyć referenda w sprawach zmian traktatów. Europejscy konserwatyści i reformatorzy byli absolutnie w 100% przeciwni tym zmianom. Zresztą tak jak bardzo duża grupa europosłów, dlatego że one bardzo gruntownie i bardzo mocno wkraczają w zakres naszej suwerenności i niepodległości. Jeżeli oddajemy sporo kompetencji, już w 65 działach naprawdę robimy zupełne kompetencje, tak zwane dzielone. To jest trudne, ale warto Państwu to po prostu przekazać, żebyście mieli Państwo świadomość, żeby nie było potem, że mądry Polak poszkodzi, dlatego że my mamy rzeczywiście takie statystyki, które pokazują, że jesteśmy bardzo proeuropejscy, tak? Że ponad 60-70% osób uważa, że dobrze, że jesteśmy w Unii Europejskiej i są proeuropejscy. I dobrze, tyle tylko, że Europa, my wstępowaliśmy do Europy ojczyzn, Europy narodów, które ze sobą wzajemnie współpracują, które się szanują, a nie Europy, gdzie traktuje się państwa na przykład takie jak Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, czy bądź inne, Grecja nawet, przecież wiemy, że była też ingerencja w to, kto ma rządzić w Grecji, traktuje się przez Niemców czy przez Francuzów w sposób bardzo, bardzo delikatnie mówiąc arbitralny, by nie powiedzieć autorytarny. I tutaj te zmiany są bardzo groźne. W dwóch w ogóle wariantach one są, zupełnie oddajemy władztwo Unii Europejskiej. Tutaj bardzo groźne jest środowisko, dlatego że w tym momencie to Bruksela będzie mogła, na przykład w sprawie takiego Turowa, prawda? Podamy, to jest przykład bliski też naszemu sercu na Dolnym Śląsku. To już dzisiaj nie polski rząd, nie polski parlament, nie polski minister klimatu, tylko Bruksela, jeśli te przepisy wejdą, powie, nie, nam się Turów nie podoba, trzeba go z przyczyn środowiskowych zlikwidować. I to będzie decyzja, której nikt nie będzie mógł podważyć. To jest niezwykle groźne. To może dotyczyć wielu innych przedsięwzięć, na przykład związanych z polską gospodarką, które łączą się chociażby z uwarunkowaniami środowiskowymi. Ale to jest też również kwestia bezpieczeństwa naszego, czyli wszystkie decyzje, no, na litość, jeżeli my byśmy mieli czekać na decyzję Unii Europejskiej w sytuacji ataku
odpukać w niemalowane oczywiście na nasz kraj, no to byśmy czekali tak jak z sankcjami na Rosję, zanim się zebrali, zanim w ogóle przemyśleli, jakie te sankcje mają być, no to Putin już zdążył złapać drugi oddech i bardzo mocną kroplówkę, zresztą do dzisiaj ma tą kroplówkę, bo do dzisiaj szczególnie Belgowie handlują z Putinem diamentami, więc widać, że te sankcje są nieszczelne. To jest też kwestia edukacji. Ja naprawdę nie życzę sobie, żeby ktoś z obcego kraju decydował o tym, czego mają się uczyć dzieci w naszych polskich szkołach. A mniej więcej to tak będzie wyglądały te zakusy, zapędy, szczególnie do tych działań mocno ideologicznych będą na porządku dziennym, bo tego tutaj codziennie doświadczamy. Ale to jest też i kwestia euro. Przecież będzie trzeba tak naprawdę wprowadzić obowiązkowe euro i to w czasie i w terminie, nie wtedy, kiedy nasza gospodarka będzie do tego przystosowana, tylko w takim czasie i w terminie, jakim sobie zażąda Bruksela. To jest wreszcie kwestia również dotycząca Komisji Europejskiej. Proszę sobie wyobrazić, że oni chcą sobie stworzyć takie ciało. Dzisiaj Komisja Europejska składa się z 27 komisarzy. Każdy kraj ma swojego reprezentanta, prawda? My mamy na przykład teraz pana komisarza Janusza Wojciechowskiego, ale każdy kraj miał prawo do komisji dać swojego kandydata i ma swojego reprezentanta. Teraz komisje chcą odchudzić, twierdząc, że przecież proces decyzyjny może być mocno zaburzony, mocno wydłużony wtedy, kiedy przyjmiemy inne kraje do Unii Europejskiej, a wiemy, że w poczekalni mamy sporo krajów, które chcą przystąpić do Unii Europejskiej z Ukrainą na czele. No i już uważają, że wtedy proces decyzyjny będzie praktycznie uniemożliwiony, więc trzeba już tą komisję odchudzić. No, to jest uzasadnienie na zasadzie zasłony dymnej. Te państwa jeszcze nie weszły do Unii, a już nie wiedzą, że już nie będą miały prawa głosu, prawda? Bo jaką mają gwarancję, że ich przedstawiciel będzie w takiej Komisji Europejskiej? Ale uwaga, żeby pokazać, jak bardzo to jest marksistowski projekt, bo to jest taka koncepcja superpaństwa, prawda? Marksistowska koncepcja, neomarksistowska superpaństwa. To jest realizacja manifestu z Ventotene, najbardziej moim zdaniem na ten czas komunistycznego manifestu. Wyraźnie z tego manifestu wynika, że dążyć się tam będzie do likwidacji państw narodowych, likwidacji państw członkowskich. No, taka idea fix lewaków i komunistów. I ona jest tutaj teraz. Spora część świata w nią wierzy i chce ją w tej chwili uskuteczniać. To jest niezwykle groźne. Ale ta komisja ma nie nazywać się komisja, tylko uwaga, egzekutywa. Proszę Państwa, a skąd my pamiętamy ten termin? Czy my już nie spotkaliśmy się z taką egzekutywą PZPR na każdym szczeblach? No przecież naprawdę i straszno, i śmieszno, ale tak naprawdę to pokazuje, że przede wszystkim kraje nie będą miały swojej reprezentacji, a więc wiele rzeczy może, wiele decyzji może zapadać na temat w różnych dziedzinach naszego kraju, a nie będzie przedstawiciela, który będzie reprezentował nasze interesy. No i wreszcie to, co jest najważniejsze, to o czym mówimy bardzo często, prawo weta, likwidacja prawa weta. Nie może być prawa weta, bo to prawo weta powodowało, że długo nakładaliśmy sankcje. Nieprawda. Sankcje nakładaliśmy długo, bo oni mieli spory problem z tym, żeby je w ogóle nałożyć, dlatego że nie czuli tej wojny do końca, uważali, że ona się bardzo szybko skończy i będą mogli wrócić do swoich interesów z Rosją. Dlatego my jako europejscy konserwatyści i reformatorzy jasno i wyraźnie mówimy, nie, państwo członkowskie musi mieć prawo weta. Przecież to prawo weta jest nie po to, żeby wszystko totalnie blokować. Ono jest po to, że jeżeli dane rozwiązanie absolutnie jest w sprzeczności z interesem naszego państwa, to szukamy konsensusu, żeby dany dokument przyjąć. My nie mówimy, że mamy go całkowicie odrzucić. Trzeba znaleźć konsensus. Taki, który będzie wszystkim odpowiadał, a nie tylko Niemcom czy Francuzom. Prawda? Więc po to jest to prawo weta. Zakomunikowanie, panowie, stop, bo w moim kraju może to przynieść fatalne to rozwiązanie, na przykład fatalne skutki. I to jest jasne. Dlatego oni dzisiaj, używając tych zasłon dymnych, przede wszystkim, co jest jeszcze niezwykle ważne. Jako europejscy konserwatyści, reformatorzy zwracamy uwagę na fakt, i to głosowanie również to pokazało, to warto Państwu o tym powiedzieć, że to dzieje się tak bardzo szybko, że to przyspieszenie jest niesamowite, że najpierw się jakąś wymyśla konferencję na temat przyszłości Europy, taka jak milion konferencji, które się odbywa w ciągu roku na terenie różnych państw Unii Europejskiej, ale oni sobie zrobili z tego wręcz bożka i uważają, że te wnioski, które zostały tam przyjęte, są święte i my musimy je realizować. No nie, to nie jest żadna podstawa prawna.
I dlatego w tej sprawie wypowiedzieliśmy się jasno w głosowaniu, ale chcę powiedzieć, że ta większość była bardzo krucha. Oni byli nawet sami zdumieni, że wobec takiego silnego głosu z tej swojej bańki, bo żyją w stosunkowo takiej, można powiedzieć, mocnej bańce, że to jest taka prawda objawiona, że wszyscy ją uznają za taką, którą trzeba przyjąć. No nie, okazało się, że bardzo mocno scena tutaj jest podzielona, a jeszcze bardziej będzie podzielona w krajach członkowskich. Pokazały to wczoraj wybory w Holandii i jak Państwo wiecie, tam nie wygrała partia Timmermansa, nie wygrała partia pani Sophie in 't Veld, to dwie osoby, które wprost zionęły nienawiścią do Polski, tylko wygrała partia prawicowa, którą już nazywają populistyczną, prawda, nacjonalistyczną, bo dla nich wszystko, co jest po prawej stronie, wszystko, co się wiąże z wartościami chrześcijańskimi, to jest prawicowy populizm, to jest nacjonalizm, to jest po prostu słuchać się tego nie da. My naprawdę uważamy, że ludzie w Europie, w poszczególnych krajach po prostu się budzą. Nie uznają już tego porządku, nie uznają błędnej polityki migracyjnej, nie uznają tych wszystkich, tak jak Timmermans, jego farmerzy mają do niego potężne pretensje o to, że narzucony przez niego Zielony Ład jest tak kosztochłonny, że oni tego po prostu nie wytrzymują. Stąd tak naprawdę nie wygrał tych wyborów, jego partia nie wygrała tych wyborów, a czuli się tutaj jak półbogowie. Więc chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że sytuacja jest bardzo trudna, że musimy pilnować Polski, że musimy pilnować naszych interesów, że nie może być tak, że Niemcy, którzy przegrali wojnę, nie rozliczyli się jeszcze za tą wojnę z Polakami, myślę, że nie tylko, dzisiaj uzurpują sobie prawo do tego, żeby przewodniczyć w Europie, bo tak naprawdę wszystko jest układane pod z kolei drugi manifest, taką umowę, którą zaraz zawarł koalicyjną Olaf Scholz, gdzie jasno i wyraźnie jakby tą swoją megalomanię uzewnętrznili w zapisach, które mówią, że o tym, że Niemcy powinny przewodniczyć Europie. Niemcy jak zaczęli przewodniczyć Europie, to się zawsze dla Europy, a w przypadku II wojny światowej dla świata po prostu źle kończyło. I my jako europejscy konserwatyści reformatorzy mówimy nie. Cieszymy się bardzo, że jednak mimo wszystko ta scena mocno się podzieliła, a więc nie ma przyzwolenia do końca na takie właśnie bardzo drastyczne rozwiązania. I wreszcie, panie redaktorze, musi sobie zdać sprawę z tego, muszą Niemcy i Francja, że nie tędy droga. Mam nadzieję, że nie uzyskają większości w Radzie, a jeśli coś takiego się stanie, że zaszantażują, no to wtedy mamy parlamenty krajowe i trzeba dzisiaj bardzo dziękować naszym wyborcom Zjednoczonej Prawicy. Znaczy, jeszcze raz dziękuję, bo myśmy te wybory wygrali, proszę Państwa. Nam to zwycięstwo Tusk chce ukraść, pokazać, jaki to on jest silny. I on po prostu, tak jak pamiętacie Państwo, kiedy obalał rząd Olszewskiego, liczy szable i próbuje tamtymi swoimi sposobami zawłaszczyć tą scenę i robić koalicję na siłę, koalicję stołków, w dodatku jeszcze rotacyjnych, bo zdaje się, że dla wszystkich tych stołków nie starcza, ambicji jest wiele, bo partyjek też jest tam bardzo dużo. I że właśnie my, jako prawica, jesteśmy w stanie zablokować w ramach ratyfikacji te bardzo szkodliwe dla Polski, dla naszej niepodległości przepisy, dlatego że one zredukują nas do roli już nawet nie tylko landu, tylko naprawdę mało znaczącego województwa w Europie. Pani poseł, czy w świetle tego, co się stało 15 października w Polsce, w świetle przyszłości naszego rządu, który zostanie prawdopodobnie sformowany z ugrupowań dotychczas opozycyjnych. Czy pani uważa, że kwestia reparacji jest kwestią, która zostanie bardzo niekorzystnie dla Polski zamknięta bądź zapomniana? Niemcy wymuszą to na Tusku, jeśli on będzie premierem i uważam, że to był dla nich bardzo niewygodny temat. Ja widziałam reakcje, jakie były Niemców na temat reparacji. Generalnie w ogóle jak przypominamy, a trzeba by przypomnieć, bo zdaje się, że szczególnie to młodsze pokolenie albo miało wagary z historii, albo nie odrobiło tej lekcji, albo po prostu miało złych nauczycieli, którzy zapomnieli, że trzeba dzieci nauczyć, jakie były skutki, szczególnie niemieckie dzieci nauczyć, jakie były skutki II wojny światowej, co to były obozy zagłady, co to były eksperymenty na dzieciach, na kobietach, tak, jak zabijano dzieci w sposób bestialski, kobiety, ludzi, cywilów i cały ten terror, który wprowadzono na ziemiach polskich i nie tylko. I warto, żeby tacy młodzi, chociażby europosłowie jak pan Freund, który też bardzo często
przepraszam za wrażenie, ale wyciera sobie naszym krajem buzię w sposób bardzo niegrzeczny i bardzo, chciałam powiedzieć, bardzo niegrzeczny, to jest delikatne określenie. I chciałabym, żeby wiedzieli, że jednak te reparacje to jest to, co Niemcy powinni Polsce i to jeszcze z naddatkiem, bo ja uważam, że to jest i wielu ekspertów, że to jest policzone bardzo, bardzo ostrożnie, że te przecież szkód moralnych nie da się praktycznie wycenić, a one są potężne. Nie ma rodziny, która by nie straciła przynajmniej po kilkoro członków swojej. Do dzisiaj my wszyscy pamiętamy, jak opowiadali nam nasi rodzice czy nasi dziadkowie, jakich krzywd doznawali podczas II wojny światowej. W przypadku moich dziadków to były wysiedlenia, to było wyrzucenie z domu, spakowanie się w ciągu 3 dni. Moja babcia była tuż po porodzie mojej mamy. Zabito chrzestnego mojej mamy, bo dzieci natychmiast chrzczono. To było oczywiste w tym czasie. Wszyscy to mamy jako żywo też w pamięci z opowieści, my, nasze pokolenie, ale my tą lekcję w historii odrobiliśmy. Natomiast oni nie. I dzisiaj dlatego mówimy jako europejscy konserwatyści i reformatorzy nie przewodniczeniu i jakby hegemonii Niemiec w Europie, bo to się źle kończyło. To jest dla nich bardzo niewygodny temat, więc uważam, że Tusk, który jest no, widzieliśmy po jego kontaktach z Angelą Merkel czy z Władimirem Putinem, no, na pewno będą chcieli na niego wywrzeć absolutnie presję. Być może to będzie, być może, ale nie wiem, to jako politycy mamy prawo też do różnych przewidywań. Być może to będzie cena, jaką zapłaci Polska na przykład za to, że on będzie uznany za kandydata, czy na komisarza, prawda? Czy może nawet na przewodniczącego Komisji Europejskiej, czy uważam, że to jest w jego wydaniu raczej megalomania, ale wiemy, że ten rząd jest mu potrzebny przynajmniej do października, listopada przyszłego roku, bo to, uwaga, nie Parlament Europejski, tylko rządy danych krajów przedstawiają kandydata na komisarza. I taki rząd jest Tuskowi potrzebny, żeby go przedstawić na komisarza. I dlatego mówi, że umawia się z ministrami tylko na rok, że przecież on zrobi te stołki rotacyjne, prawda? No doskonale wie, że tak jak wziął nogi za pas w 2014 tak, roku, tak i teraz weźmie te nogi za pas, bo akurat jeśli idzie o fuchę komisarza, to tekę komisarza, to wynagrodzenie jest naprawdę gigantyczne i nawet nie chcę Państwa denerwować. Oczywiście nasze też jest duże, ale nasze przy wynagrodzeniu komisarza to jest raczej taka uboga emerytura. Pani poseł, może nie powinienem użyć słowa była, ale Polska jest największym sojusznikiem Ukrainy w Europie. Państwem, które dla Ukrainy zrobiło najwięcej. Czy Pani się nie obawia, że po sformowaniu nowego rządu zmienić politykę co do Ukrainy, a co w konsekwencji może odwrócić losy tej wojny? Tak, czy gospodarcze i ekonomiczne, ale też również skutki, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polaków, mogą tutaj być dramatyczne. Myślę na przykład o przywróceniu projektu Nord Stream 2. Oj, nie tylko raz, że ma pan redaktor rację, że przywrócenie tych projektów, które marzą się Niemcom, że oni się nie kryją z tym, już o tym mówią, ale przede wszystkim te komunikaty, jakie płyną od osób, które są blisko związane z Tuskiem i które pretendują na różnego rodzaju urzędy, jeśli oni obejmą tą władzę. Są dwa bardzo niebezpieczne elementy. Pierwszy to, jeżeli ministrem spraw zagranicznych zostanie Sikorski. On tego nie chce, bo widać tutaj, że jest sfrustrowany, że musi z Brukseli iść, ale z drugiej strony, jeśli on by był, no to przecież wiemy, w jaki sposób postępował. Przecież oglądaliśmy wszyscy dokument pod tytułem Reset, ale i też, czyli jego stosunek do Władimira Putina i to, jak się zachował podczas Majdanu, prawda? Więc wiemy, że to jest bardzo groźne, nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa, i losów wojny, jeśli idzie o Ukrainę, ale i też to jest immanentnie wiąże się z naszym bezpieczeństwem, z bezpieczeństwem Polski. To jest jakby pierwsza rzecz i wiemy też, jaki miał stosunek niestety Sikorski do Amerykanów, prawda, i Tusk, więc to jest
groźny. Próba wypchnięcia Amerykanów z tej części Europy na rzecz Niemców, którzy są zainteresowani, żeby Amerykanów wypchnąć z różnych przyczyn, bo to oni chcą jakby być tym hegemonem, bo to oni wreszcie chcą czerpać korzyści ze zbrojeń, bo to oni mówią o wspólnej armii w tych traktatach. Ja nie chcę armii niemieckiej na mojej ziemi. Po prostu nie chcę. I dlatego to jest z tej strony bardzo groźne. I myślę, że jeszcze, jeśli do tego dodamy komunikat bardzo groźny, mianowicie pana Siemoniaka, byłego ministra obrony narodowej, który zaczyna powątpiewać, czy w ogóle armia w liczbie 300 tysięcy, czy my mamy demografię, wiecie państwo, to aż naprawdę włosy na głowie stają, jak nieodpowiedzialni ludzie w tej chwili mogą doprowadzić do katastrofy w naszym kraju. I dlatego ja myślę, naprawdę już bym wolała, żeby ten Tusk sobie poszedł do tej Unii, niech ma wszystkie pieniądze tego świata, tylko na litość boską niech nie bierze się za majstrowanie przy naszej polityce zagranicznej, w sytuacji, kiedy za naszą granicą mamy brutalną wojnę i w sytuacji, kiedy również cały świat ponosi konsekwencje tej wojny, bo to mamy i zagrożone bezpieczeństwo żywnościowe, ale przede wszystkim mamy kwestie energetyczne, które są niezwykle ważne, a Niemcy przebierają nogami, bo chcieliby zakończyć ten konflikt w jakikolwiek sposób, nawet kosztem Ukrainy, mamiąc ją, że przecież to oni będą ją przyjmować do Unii Europejskiej, prawda? To jeszcze wszystko się okaże, w jaki sposób będą potraktowani w różnych sprawach. Ja byłabym tutaj bardzo ostrożna z tym hura optymizmem, bo wiem, co my jako Polacy przeżywamy. Ale panie doktorze, dla nas, dla naszego kraju idą czasy bardzo niebezpieczne i ja... Nie, że po prostu ja znałam ten rząd. Widziałam, jak działają w latach 2007-2015. Przecież na nowo uruchamią się różnego rodzaju, rozszczelnienie będzie systemu VAT-owskiego, rozszczelnienie będzie różnych mechanizmów, które powodowały, że upadały mafie chociażby paliwowe, lekowe, inne. Nie łudźmy się, teraz jak gdyby oni odpalają szampana i zacierają ręce i do tego rząd bardzo niestabilny, bo złożony z tylu elementów, no nie łudźmy się, proszę państwa, my też przeżywali taką destabilizację i ja wiem dobrze, że z punktu widzenia sprawnego zarządzania państwem to jest niezwykle groźne. Pani poseł, opcja opozycji wygrała, może nie wygrała wyborów, natomiast ma wielkie szanse na stworzenie rządu. To była opcja, która na wszystkich swoich transparentach głosiła hasło wolność, wolność słowa, wolność w każdym aspekcie. Jednak też Parlament Europejski chyba przekroczył kolejną czerwoną linię, jeżeli chodzi o wolność słowa. Mam na myśli tutaj uchylenie immunitetów 4 posłom prawicy, w tym pani. Jak pani sądzi, czy to jest prowolnościowe zachowanie? Nie, absolutnie nie, dlatego że ja byłam zdumiona, że podejmowano decyzje nawet nie czytając akt, a nawet jeżeli się ich nie przeczytało, to można było wysłuchać to, co miał do powiedzenia sprawozdawca, prawda? Napisał piękny raport, zresztą jest to Francuz, znawca prawa międzynarodowego, wykładowca i powiedział wyraźnie, że nie tylko w moim przypadku, ale też i moich kolegów, absolutnie, że to jest proces polityczny, mający na celu próbę wyeliminowania nas z życia politycznego, że lajkowanie czegokolwiek, to się mieści w debacie politycznej, tym bardziej, że debata, że to był nasz głos w dyskusji na temat migracji, a ta debata przetacza się nie tylko przez nasz kraj, ale również przez wszystkie teraz kraje Unii Europejskiej. To jest jeden z najważniejszych problemów, nad którym teraz się dyskutuje. Zresztą ja również pracuję przy dokumentach, ostatnio przy dyrektywie powrotowej, czyli nad częścią składową Paktu Migracji i Azylu i że to absolutnie jest również kwestia wolności słowa i też wolności w internecie. To jest groźne, więc to, co zrobili, no to była kwestia sekowania prawicy. To trzeba powiedzieć sobie jasno, że europejscy konserwatyści i reformatorzy oni jakby odmawiają nam, konserwatystom, prawa do w ogóle istnienia tutaj na scenie politycznej. My będziemy oczywiście się bronić i pan Patryk Jaki, pan europoseł Patryk Jaki, pan Tomek Poręba i Beata Mazurek będziemy się bronić, ale trzeba wiedzieć, że zostaliśmy oskarżeni przez człowieka, który powinien teraz odbywać karę pozbawienia wolności. I żadnej refleksji na ten temat nie było. A więc teraz będą tacy ludzie dyktować w Polsce warunki, również polskim sądom.
ale też i trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że ten pan wybrał sobie kilkanaście osób znaczących, bo przecież ten film podano, naprawdę podały tysiące osób. Wybrał sobie pana ministra Błaszczaka, pana profesora Glińskiego, prawda, kilka innych osób, panią sędzię Pawłowicz, panią profesor Pawłowicz, a więc no jakby chciał na tej fali pewnie jakoś tam sobie wypłynąć, prowadzi fundację, może chodziło mu o datki, nie wiem. W każdym bądź razie jest to skandaliczne. Nie ma to w ogóle żadnej, powtarzam jeszcze raz, żadnej wartości dotyczącej wolności słowa, żadnej wartości dotyczącej wolności w internecie. Jest to groźne, szczególnie dla młodych ludzi, bo za polajkowanie czegokolwiek możecie też państwo wylądować w sądzie, jak się jakiemuś panu zza krat przypomni, prawda, że chciałby sobie taką chuspę urządzić. I dlatego oczywiście będziemy tutaj o tą wolność walczyć, szczególnie właśnie dla internautów i dla młodych ludzi. Myślę, panie redaktorze, że jeszcze jest jeden element, no przecież na co zwraca uwagę również poseł sprawozdawca, że ten spot, raz, że sprawa miała miejsce w 2018 roku, dwa, że to był spot wyborczy wytworzony legalnie przez partię polityczną i jakoś wtedy, w czasie, kiedy on był emitowany, w czasie kampanii wyborczej, nikt tego nie zastrzegł do sądu. Przecież jeżeli czuł się obrażony, a nie wykazał statusu pokrzywdzonego, to jest jeszcze jeden element, gdzie nie powinna być w ogóle sprawa dopuszczona do parlamentu, to przecież nie zastrzegł wtedy do sądu, a jeśli by tak było, jeśli rzeczywiście ten spot byłby nieodpowiedni, to przecież sąd miał prawo zastrzec i prosić o to, żeby nie emitować takiego materiału wyborczego. Nic takiego się nie stało, więc widzimy, że sprawa jest absolutnie dęta i powtarzam, obliczona na nękanie nas. Panie redaktorze, ja jestem silna, ja jestem mocna, ale z tego miejsca chcę też poprzez telewizję Dami bardzo serdecznie podziękować wszystkim państwu za wsparcie. Otrzymałam naprawdę olbrzymie od państwa takie pokłady dobra, aż czasami mam łzy w oczach, bo to jest naprawdę coś, co mi się najlepszego może w życiu spotkać. Dziękuję też, bo wiem, że w Wałbrzychu panowie zrobili transparenty w naszej obronie podczas Marszu Niepodległości. Chcę im bardzo za ten zamanifestowanie, nie tylko za nami, też za mną jako za kobietą. Naprawdę stanęli fantastyczni patrioci z Wałbrzycha, ale i też za wolnością, stanęli za wolnością w obronie wolności słowa, w obronie wolności w internecie. Tam są też ludzie, którzy walczyli jeszcze za komuny. Ja mam wielki szacunek do takich ludzi, wielki. Ci ludzie dzisiaj również udzielają mi wsparcia, mówią, że przypominają mi się właśnie takie sprawy, kiedy były dęte procesy po to, żeby ich eliminować z życia wtedy opozycji, prawda, bo zagrażali ówczesnemu systemowi. Myślę, że z takim wsparciem, za które bardzo serdecznie dziękuję, damy radę. Pani poseł, zaczęliśmy naszą rozmowę od kwestii nadchodzących świąt. Tym chciałbym zakończyć. Czego życzyłaby pani wszystkim Polakom na święta i może już na ten nadchodzący nowy rok? Szanowni państwo, ode mnie oczywiście osobiście i od całej mojej rodziny, ale przede wszystkim też od nas wszystkich, europejskich konserwatystów i reformatorów. Tutaj ze Strasburga, bo tutaj w Strasburgu rozmawiamy, chciałam państwu życzyć przede wszystkim błogosławionych świąt. Dużo spokoju. Jesteśmy w takim okresie, kiedy gdzieś podprogowo jednak lękamy się o to, czy będzie pokój. Bardzo często pytacie państwo mnie podczas spotkań, pani Beato, czy nie będzie wojny, czy będzie pokój. Życzmy sobie przede wszystkim pokoju. To jest najważniejsze, bo ze wszystkim innym zawsze dawaliśmy sobie radę, ale pokój i wolność w sercach każdego Polaka to jest coś, co nas w sposób szczególny wyróżnia i coś, co mamy w naszych genach. I ja życzę tego pokoju i spokoju, nie tylko w naszym kraju, również poza naszymi granicami, ale życzę też w naszych domach i życzę w państwa sercach, żebyśmy mogli tą całą sytuację na ten czas świąt, ale i nie tylko, bardzo mocno wyciszyć, uspokoić. Życzę błogosławionych świąt w gronie najbliższych, w gronie rodziny, no rodzinnym, w gronie przyjaciół. Myślę, że już taki czas nadchodzi, że te wszystkie spory należałoby bardzo mocno na ten moment wyciszyć, choć spór jest istotą demokracji i to jest oczywiste, nie wszyscy będziemy jednakowo
myśleć. I chciałabym mojemu krajowi poprzez to też życzyć tego, żeby już nigdy nikt nie poniewierał moim krajem tutaj na arenie międzynarodowej. To jest coś, proszę Państwa, co najbardziej boli tutaj, jak słyszymy, jak, nie chcę już wymieniać nazwisk, tak mocno krajem poniewierają i jak bardzo głosując za traktatami uderzyli w podstawy niepodległości naszego kraju. Życzmy naszemu krajowi przede wszystkim spokoju, niepodległości, mamy fajnych obywateli i nawet gdy jesteśmy tak mocno rozdyskutowani, to jednak to jest nasza uroda i ten gen wolności, żeby był zawsze w nas. I ja życzę też bardzo dużo ludzkiej życzliwości. Ona jest nam teraz bardzo potrzebna, bo czasami ten hejt, czasami to, że już przekraczamy kolejne, przekraczane są kolejne, tak jak pan rektor powiedział, czerwone linie, to nie jest okej. I myślę, że każdy ma prawo do swoich racji, ale ważne, żeby przestały wybrzmiewać okrzyki, będziecie siedzieć, różne inne urządzane igrzyska, które mają być urządzane. My się takich igrzysk nie boimy. No jak ktoś nie potrafi dać chleba, nie potrafi rządzić, to będzie powodował różnego rodzaju igrzyska. Ale ja życzę Państwu z całego serca błogosławionych świąt i nieustająco zdrowia, bo ze wszystkim innym damy sobie radę. Bardzo serdecznie dziękuję Pani za to. Dziękuję bardzo i kłaniam się.